Nie oglądaj, bo się zarazisz. Wiara zaraża. Internetowe rekolekcje wielkopostne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze kolejne spotkanie wielkopostnych internetowych rekolekcji. Nie oglądaj, bo się zarazisz. Wiara zaraża. Myślę, że każdy człowiek ma świadomość tej prawdy o swoim przemijaniu. Tak naprawdę chyba każdy wie o tym, że całe nasze życie krok po kroku prowadzi ku śmierci. Śmierć to jedno z tych wydarzeń, w które nikt nie wątpi, które nikogo nie ominie. Ale nie o śmierci i nie o przemijaniu mamy mówić w czasie dzisiejszego spotkania. Mamy mówić przede wszystkim o naszej wierze w życie wieczne. Pismo Święte, Księga Mądrości głosi, że dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Sam Jezus, który mówi o sobie, że jest zmartwychwstaniem i życiem, zapewnia nas, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. Kiedy szukamy wśród ludzi wierzących, chrześcijan, postawy człowieka, w którego życiu widać wyraźnie wiarę w życie wieczne, to chyba trzeba nam spojrzeć przede wszystkim na męczenników. Pierwszy męczennik, święty Szczepan, to on tuż przed swoją śmiercią zapewnia nas o istnieniu nieba. Mówi: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, który stoi po prawicy Ojca. A kiedy kamienowany dochodzi do kresu swojego życia, z wiarą woła: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Inny męczennik, święty Justyn, kiedy został zapytany: czy ty, który mówisz, że poznałeś prawdziwą naukę, jeśli zostaniesz ubiczowany, a potem ścięty, to myślisz, że dostaniesz się do nieba? Odpowiedział: jeśli to mi się stanie, to mam wielką nadzieję, że pójdę do Niego, Jezusa, bo nie opuszcza On nikogo, kto jest Mu wierny. Myślę, że postawa męczenników, ich wiara, może człowieka zachwycać, może człowieka zadziwiać. Oby postawa i wiara męczenników i nas zaraziła. Oby ich postawa i wiara umocniła naszą nadzieję w życie wieczne, a przede wszystkim motywowała nas każdego dnia do tego, byśmy starali się nasze życie przeżywać dobrze i wiernie wobec Boga. Katechizm Kościoła katolickiego, mówiąc o życiu wiecznym, które rozpoczyna się bezpośrednio po śmierci, a nie ma końca, zaznacza, że każdy człowiek za swoją wiarę i swoje czyny otrzyma odpowiednią zapłatę od Boga. Za wiarę i dobre czyny niebo, bezpośrednio po śmierci albo po odpowiednim oczyszczeniu w czyśćcu. Za złe czyny piekło. Wierzysz w życie wieczne? Pragniesz życia wiecznego? Czy na pewno? Czy starasz się każdego dnia kroczyć drogami, które wskazuje ci Pan Bóg, poprzez swoje przykazania, poprzez swoje słowo, Ewangelię? To On ma słowa życia wiecznego. Czy starasz się czerpać ze źródeł życia wiecznego? To Jezus mówi: jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, jeśli nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Niech nasze dzisiejsze spotkanie
umocni naszą wiarę w życie wieczne, ale także niech to spotkanie uświadomi nam, że o naszej wieczności decydujemy my, już dzisiaj. Mam na imię Katarzyna i moje życie związane jest z tym, który to życie mi dał, który w moim życiu jest najważniejszy i który to życie kiedyś mi zabierze. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, tak powiedział Jezus o sobie. Myślę, że gdybym nie wierzyła w to, iż Jezus Chrystus jest prawdą, drogą i życiem, cóż warte byłaby moja egzystencja tutaj na tej ziemi? Cóż warte byłoby moje tak i nie? Cóż warte by było moje zabieganie? Jezus Chrystus jest tym, który wskazuje mi, iż moje życie tutaj na ziemi jest tylko pielgrzymką, jest tylko pielgrzymowaniem. I wszystko to, co czynię, to muszę czynić z myślą o tym, iż kiedyś stanę przed Panem i chcę stanąć z rękami niepustymi. Chcę powiedzieć: Boże, oto jestem i kładę przed Tobą moje uczynki, moje życie. Jezus Chrystus jest tym, który mnie bardzo kocha. Ja przyjęłam Go jako swojego Pana i Zbawiciela. On prowadzi mnie przez życie na ziemi. Tylko dzięki Niemu mogę kroczyć tą drogą z głęboką wiarą, bo wiem, że On jest ze mną. Wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy jest przyjemnie, ale też wtedy, kiedy są problemy, trudności, a może właśnie wtedy, a może wtedy właśnie najbardziej. Gdy w moim życiu przechodzą gwałtowne burze, to wiem, że On trzyma mnie za rękę. To wiem, że On kroczy ze mną. Moja wiara w życie wieczne jest tym, co można powiedzieć oddechem. Jest takim tlenem dla mnie tutaj na ziemi. Bo gdybym nie wierzyła, po cóż całe moje zabieganie? Po cóż całe moje zmaganie? Wytyczony cel to Pan Bóg. Dzięki wierze, którą otrzymałam na Chrzcie Świętym, którą pogłębiam przez sakramenty, szczególnie sakrament pokuty, gdy przychodzę, klękam i czuję to przebaczenie. Tak namacalnie czuję przebaczenie Jezusa Chrystusa. Wiem, że daje mi to siłę. Siłę do walki ze złem. Siłę do pójścia do Boga. Tutaj tylko przebiegam. Wszystko to, co czynię, czynię z myślą o tym, że moje mieszkanie
jest w niebie. Moje mieszkanie jest tam, gdzie zapewnił mnie o tym Jezus Chrystus. Idę przygotować wam mieszkanie. Moja wiara daje mi siły do tego, aby powiedzieć w każdej chwili, w każdym momencie: Panie, oto jestem, a Ty czyń ze mną, co chcesz. Nie oglądaj, bo się zarazisz. Wiara zaraża. Internetowe rekolekcje wielkopostne.